Cześć, jest to Niebieski, a to jest kolejny odcinek z Faktory na kanale i w tym odcinku planuję zrobić fabrykę układów czerwonych, elektroniczne, co? No, zaawansowanych układów elektronicznych, tych czerwonych. I tutaj zrobiliśmy w poprzednim odcinku pewne przygotowania, takie jak fabryka plastiku, która jest tutaj, bardzo podstawowa, oczywiście maleńka, też rafineria, gazol i tutaj druty miedziane. I właściwie dodając do tego zielone układy elektroniczne, to mamy już wszystko. Dosłownie wszystko. Dobra, teraz patrząc po planie, jak go sobie przypnę. O, to będzie przyjemne. I teraz tak, wiem, że miedzianych drutów idzie dwa razy więcej niż wszystkich pozostałych surowców. I tutaj zaczęło mnie zastanawiać, jak ja chcę to zrobić, bo mógłbym dać miedziane druty na jednym taśmociągu, a plastiki układy elektroniczne na dwóch pozostałych. To nie brzmi źle, jednak tak myślę, że też innym sposobem może być, że każdy surowiec damy na oddzielnym taśmociągu. I to moim zdaniem może być nawet lepszy sposób, chociaż patrząc na ilość automatów montażowych, takich drugiego stopnia, które akurat mogę teraz ustawić i których potrzebuję ustawić, właściwie 120 sztuk, to znaczy, że na taką ilość surowców potrzebuje po 60 sztuk automatów montażowych i to jeszcze będzie podzielone na 2. I to tylko na 15 na sekundę zaawansowanych układów elektronicznych. Ha, dobra, jak będziemy to robić, to będziemy się zastanawiać. Dobra. Teraz rzecz, o którą chcę zrobić, to tak. Chcę tutaj wstać rozdzielacz, żeby mieć pewność, że na te taśmociągi będzie szła równa ilość miedzi. No i przerzućmy tutaj miedź. O tak, przerzućmy tutaj miedź. Ile ja tutaj mam miejsca? Potrzebuję raz i dwa. O, to idealnie mam miejsca. O, tu będą te powrotne. W porządku. W takim razie wszystko pięknie się zgadza. Mogę poprowadzić to tutaj. To bym chciał oczywiście nieco rozczłonkować. I teraz to idzie tu. O, nawet ładnie się to złożyło. To idzie tu. I tu wszystko będzie. Powinno być równo. Teraz wstawmy tutaj miedź. O tak. To jest rzecz, która potrzebujemy. I zrobimy miedź w ten sposób, ponieważ tutaj zabieramy jedno. Tutaj będzie zabieramy z drugiej i trzeciej linii. A zatem postawimy balanser. Dzięki temu tutaj dalej będzie to szło już na równi. O, rozwiązał się problem tego, że tutaj i tutaj jest z pierwszego miejsca zabierane. Tak. Rozwiązał się problem sam z siebie, dosłownie. To jest oczywiście jako oddanie miedzi. Aha, to jeszcze będę musiał jakoś to zabrać, widzicie? Tutaj będzie problem mały. Tego nie przemyślałem. Ale okej, zaraz się tym zajmiemy. Najpierw doprowadźmy tą miedź. Doprowadźmy ją tak, jak to ma być doprowadzone, czyli w tym miejscu to idzie normalnie. I teraz w tym miejscu jest mały kłopot, ponieważ tutaj potrzebuję miejsca na coś takiego, nie? Więc będziemy musieli dać wyprowadzenie tu. I to jest ten kłopot tego typu linii. Nie mogę bezpośrednio dać tego dokładnie tak, jak chcę to dać. A spokojnie, zaraz to odpowiednio zrobimy. Idzie na trzecie. Więc to damy tu. Tu będzie sobie wychodzić. A tu przejdzie tędy. Przejdzie. No dobra, i to chyba jest najlepsze rozwiązanie do tego typu rzeczy. Z tym, że to nie wygląda tak, jakbym chciał. Ok, znaczy, że mój sposób wyciągania będzie trzeba przemyśleć w ciasnych pomieszczeniach, takich jak to. Kiedy ciasno wyjmuję surowce, to już nie kalkuluje się tak, jakbym chciał, żeby się kalkulowało. Z drugiej strony, na szczęście, tutaj można to nieco przekalkulować, tylko że w tym miejscu. Oj, oj, oj. A
może to nie jest aż tak źle? Może nie jest aż tak tragicznie. Jak tak teraz spojrzę, patrzcie, to sobie jest normalnie. A to jest już tak zbite w miejscu. Natomiast to może być tu. Coś mnie atakuje, zauważyłem. To nic takiego. Znowu mam za dużo miedzi przy sobie. Idę, wrzucę to mieć w produkcję. Mieć wrzucona, a tutaj... Czy leży ta miedź? Leży ta miedź, dobra. Teraz już nie powinna leżeć. Gdzie mnie atakowano? Nie mam pojęcia. Pewnie tu? Prawdopodobnie tu, ale nic mi nie zniszczono, więc jest w porządku. Dobra, w ten sposób będzie mieć tutaj. Teraz zróbmy wyprowadzenie i to idziemy całkowicie tutaj. Tak, całkowicie w tym miejscu to musi wyjść. Ponieważ jakby nie patrzeć, produkcję czerwonych kotłów elektrycznych muszę zrobić satem, czyli mniej więcej tutaj będzie szedł w sumie tutaj. Tak, nie, tutaj. Nie, tutaj może być, w tym miejscu może być. Tutaj idzie pierwszy pas do produkcji, na produkcję. I to będą prawdopodobnie właśnie układy elektroniczne. I wiecie co? Z chęcią od razu je tutaj wsadzę. Te będę potrzebował nieco miejsca, ponieważ to będzie wyglądało tak. Zacznijmy, że te będzie 15 automatów montażowych, więc je chyba nie będę stawiał na ten moment. 4, 5, 6, 7, dobra, postawię kilka. Zobaczę, czy ustawiłem odpowiednią ilość. To jeszcze dwa potrzebuję. I teraz tak, tutaj i tutaj będą surowce. Na jednym będzie układ elektroniczny, na drugim będzie plastik. Myślę, że dać na zewnętrznej plastik, na nie, na... Jak to będzie tutaj? Dobra, na wewnętrznej damy układ elektroniczny, na zewnętrznej damy plastik. Idąc dalej, będzie tutaj linia. I to będzie ta wewnętrzna, wewnętrzna. Wewnętrzna z drugiej strony. I to będzie linia z tutaj drutami. Potem to tutaj będzie linia wyjściowa. To będzie linia już z układami elektronicznymi. I tutaj znowu kolejna wejściowa. Idąc dalej będzie szło to. Oczywiście krzywo ustawione i zabrakło mi dwóch. Ja zrobiłem produkcję... Chyba nie. Ja zrobiłem produkcję moich... Nie ma, nie zrobiłem. Będę potrzebował zrobić produkcję automatów montażowych. O, i wezmę sobie też kilka solarów. Skoro mam zrobione, to je tutaj ustawię. Więcej prądu będzie szło na produkcję. I mniej prądu będę potrzebował używać z piecy. O, prawie że idealnie. Dobra. Ten deseń coś może być? Może być. W porządku, co potrzebuję? Nie mam żelaza. Tak, żelazo to jest bardzo deficytowy surowiec dla mnie na ten moment. Oczywiście stopniowo się go nieco pojawia ze względu na ilość solarów. Ile to jest megawatów? Prawie że 5. W porządku. A, 5 MW to jest w porządku ilość. Wezmę też trochę tego i tutaj będę miał automaty montażowe. Tyle układu wystarczy? Wystarczy. Teraz mogę stawiać podajniki. Tak więc tak, podajniki najpierw idą te. Troszkę ich mam ustawiania. Zaraz je ustawię. W ustawieniu ich będę potrzebował też tych podajników. To już te, które będą podawały plastik. Teraz przechodząc dalej, będę potrzebował tych podajników. Tutaj już szybkie podajniki dam. To są podajniki, które będą podawały. Będą podawały druty. I oczywiście wyjściowe podajniki. Ja. No i nie wiem gdzie. Dobra, to są wyjściowe już z czerwonymi układami elektronicznymi. Dobra. Jeszcze z tej strony.
Trochę klikania, trochę rzucania, trochę, tak, troszkę rzucania. To będzie pierwsza fabryka. Zrobimy też drugą fabrykę, jakby nie patrzeć, tych czerwonych warstw elektronicznych, która będzie się również składała z 30, czyli będę miał połowę tego, co chcę. Potem uzupełnimy to kolejne. Potem uzupełnimy, bo teraz nie widzę sensu uzupełniać. Przynajmniej na ten moment. Taka fabryka, no, powinna wystarczyć, szczególnie, że potem ją, jakby nie patrzeć, ulepszymy do poziomu trzeciego. Trzeci poziom automatów produkcyjnych powinien znacznie podnieść wydajność. Oczywiście bez jakichś fajerwerków to będzie, ale jednak będzie. Dobra. Tak więc teraz ta. I jeszcze to w porządku. Dobra, tutaj wyjście, tutaj wejście. Dobra, czas ustawić prąd. Raz, dwa. O, tutaj akurat bardzo ładnie będzie się ustawiało. No, zdecydowanie. Tak więc prąd tutaj będzie. Będzie prąd. Pozostanie tylko doprowadzić surowce, które, no, co zadaniem jest już raczej prostym. Bo jakby nie patrzeć, wszystkie surowce produkuje. Ja mogę zrobić coś takiego. Nie mogę zrobić czegoś takiego. O, gdybym to mógł zrobić wszędzie, to by nie było problemu. Ale nie mogłem, więc też nie ma problemu. Mimo wszystko i tak zostało to zrobione. Teraz wypadałoby to tylko podłączyć. Tutaj podłączenie zostawimy na razie, bo nie mam zewnętrznej linii energetycznej, takiej jakiej bym chciał. Dobra, no i podłączmy. Tak więc tak, plastik. Tutaj idzie plastik, więc zacznijmy od plastiku. Skoro tu idzie plastik, to tutaj musi być wyjście plastiku. Zgadza się? Zgadzałoby się to, ale zrobimy to nieco dalej. Potrzebuję też zielone układy elektroniczne. O, to najpierw zielone układy elektroniczne wyrzucimy. I to będzie tutaj. To byłoby tu, a tutaj by wracało. Dobra. Więc tutaj wychodzi. Raz, dwa i raz. Zielone układy elektroniczne, raz już są. Teraz zielone układy elektroniczne, dwa. I takim sposobem plastik będę musiał inaczej rozwiązać. Wiem, jak to rozwiążemy, więc też nie ma z tym problemu. Ponieważ pomysł, w jaki sposób to rozwiązać, też już powstał wcześniej. Dobra, tu musi być wyjście. Dobra, tak więc to idzie tu. Tutaj sobie przechodzi i tutaj też podziemne taśmociągi idą w porządku. Tak więc to idzie jak należy. Tutaj wyciągam gdzieś to potem? Chyba nie. Nie przypominam sobie, żebym to wyciągał, więc jest dobrze. Przejdźmy z tym dalej do kolejnego poziomu. Plastik. Tutaj idzie plastik, jak dobrze pamiętam. Tak więc plastik będę musiał wyciągać tu, tak, tutaj. I zrobimy to w ten sposób, że plastik damy tu i tutaj damy rozdzielacz, który część tego plastiku będzie wyrzucał tam. Potem będzie szedł podziemny taśmociąg. Podziemny taśmociąg numer 2. I to tutaj może być? Może być. Tylko damy tutaj taśmociąg numer 3. To wrzucimy tu. Z tą rzeczą, że tutaj będziemy wyciągać drugą część plastiku. Dobra, ale najpierw wyrzućmy to. I to będzie się uzupełniało po prostu nawzajem. Gdyby z tego plastik wcześniejszego wyciągania nie był wystarczający,
To druga część po prostu będzie odpowiadała za dostarczenie niedomiaru. Dobra, tak więc to idzie tu. Jedna część plastiku zrobiona. Teraz druga część plastiku, która będzie w tym miejscu. Kurczę, idealnie się to zgadza. Tak więc to idzie tu, to idzie tu. To sobie powraca. To idzie tu. I to idzie tu. Wiem jeszcze, że jednej rzeczy zapomniałem, którą zaraz zrobię z powrotem. Zapomniałem zrobić balansera miedzi w tym miejscu. Więc już to zrobię, skoro przypomniałem sobie o nim. Tak więc to idzie tu. To idzie tu. To idzie oczywiście tu. Dobra, i balanser zrobiony. Szybko poszło. Bardzo szybko. Dużo szybciej niż można byłoby się spodziewać. Dobra, jedna część. Druga część. Teraz tak, jeden będzie szedł tędy. Liczyłem na to, że automatycznie to zrobi tak jak chce. Widocznie nie chce tak zrobić. Dobra, i teraz tutaj. To musi iść troszkę więcej, tak? Troszkę dalej, czyli tu. To będzie dalej w porządku. A tego się nie spodziewałem, że podziemne taśmociągi się skończą. Dobra, to jeszcze podziemnych taśmociągów złapię. Gdybym miał. Dobra, tyle mi powinno starczyć tymczasowo. A więc podziemny taśmociąg tutaj. I właściwie. Aha, bo to nie jest normalne wyciąganie. Tak więc będę musiał to zrobić w specjalny sposób. Zgadza się, zgadza się. Innymi słowy, to będzie szło tędy, jak ja to robiłem wcześniej. Dobra, to wychodzi. Tutaj się zbiera. Tutaj się uzupełnia i wchodzi z powrotem na linię. Dobra, i tutaj damy balansę, żeby to od razu było rozdzielone na dwa. Porówno. I wiecie co? Patrząc na to wszystko... Aha, tutaj jeszcze nie jest podłączone. Więc to szybko podłączymy. I uwaga, uwaga. Raz, dwa i trzy. To jest zrobione. Zatem jedyna rzecz, którą dokładnie teraz mogę zrobić, to składa się z dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz, podłączenie tego tu. O tak. Surowce, raz, dwa, trzy. Od razu wszystko się ruszyło. I teraz załączamy to. W porządku, ropa ruszyła, bardzo dobrze. Ropa ruszyła, gazel się produkuje w trybie ekstremalnie szybkim. I oczywiście nie podłączyłem pewnych rzeczy. Podłączę to teraz. Dobra, powinno być w porządku. Czekamy na jedną rzecz. Rzecz, która znajduje się tutaj. O, tutaj nie mam podglądu, jaki smutek. Zaraz zdobędę ten podgląd, więc będzie dobrze. Mrówy czekają, żeby zaatakować. Tylko czekają. Skoro czekają, to niech czekają na troszkę dłużej. Dobra, gdzie jest mój węgiel? Węgiel, halo? Idę sprawdzę. Jak nie będzie węgla, to będzie klapa. Klapa na całego. Węgiel, idzie węgiel, patrzcie, jedzie. Jedzie też pociągiem, świetnie. Tak więc pojedziemy sobie za węglem.
Przy okazji, co kolejną rzeczą, którą będę chciał zrobić, to są. O, czemu tutaj tylko to jest zaznaczone? Czy to się złożyło razem? Ej, to się złożyło razem, to nie fair. Ale dodajemy tutaj do produkcji. Gdzie to jest? Gdzie są? Dobra, to. Aha, to jest tu. W porządku. Więc teraz będziemy potrzebowali tak. Okej, to jest trochę bardziej złożone niż sądziłem. Będę musiał to ogarnąć jeszcze bardziej. Ale tak, to będzie produkowane w tym i to będzie produkowane w ilości 1 na sekundę oczywiście. I teraz tak, będę potrzebował tego. O, jeden tylko zakład chemiczny. Bardzo dobrze. Trochę wody. Wody i gazolu. A to do kwasu siarkowego jest żelazo potrzebne. Dobra. Te układy elektroniczne, które już są produkowane. I mam więcej niż potrzebuję. Oraz silniki. W porządku. Silniki, rury. I to. Okej. Tak więc wygląda na to, że nie będzie to aż takie ciężkie. Nie powinno to być aż takie ciężkie. To mam, zostanie tylko doprowadzić. Silniki będę tworzył na miejscu. Dobra, będzie dobrze. Idziemy z plastikiem. Plastik, raz, dwa, trzy. Przeglądamy linię produkcyjną, czy wszystko się zgadza. Oczywiście wszystko powinno się zgadzać. No proszę bardzo. Plastik jest produkowany. Jest produkowany w ilościach dużych. No to powinno się zapełnić już za moment. Zapełnia się? Tak. Zużyłam tyle samo, co produkuję, czy mi się wydaje? Dobra, to nie to. Chcę mieć płyny. Gazol. Nie ropa naftowa, tylko gazol. I tutaj zużycie gazolu. Zużycie gazolu jest większe. Widzicie? Jest większe. Rozużycie gazolu jest większe, to znaczy, że to będzie spadać. Spada. W porządku. Będę potrzebował jeszcze większej produkcji gazolu niż sądziłem. A to nic takiego. Zrobimy to w międzyczasie. W następnym odcinku? Nie w następnym odcinku. Teraz będą lecieć badania na szybko. Więc lecimy z plastikiem. Całkiem sporo się go produkuje. Patrząc na to, właściwie praktycznie pełna linia. O, zgasło. Nie mam wszędzie w odpowiednich miejscach. Tak, brakuje mi w odpowiednich miejscach ustawienia radarów. Też trzeba będzie nad tym pomyśleć, kiedy już będę go potrzebował tak naprawdę. Plastik na produkcję. Raz, dwa, trzy. U mnie atakują? A nic specjalnego. A nic niespecjalnego. Dwie mrówy jakieś nieduże. Nie wiem nawet skąd. Tutaj jest gniazdo. O, tutaj powstało, widzicie? Tutaj jest zabierane. I tutaj prawdopodobnie jest gniazdo. Chociaż tutaj jeszcze ten. Tak, tutaj jest las. Tutaj jest gniazdo przede wszystkim. Potem się nim zajmiemy. Ustawiłem produkcję. Chciałem ustawić produkcję, dobra. Zapomniałem, że powinienem jeszcze oznaczać, że to będzie produkowało czerwone układy elektroniczne. Teraz jest już produkcja. Teraz plastik ruszył. I wiecie co? Jako wyjście na priorytet dam prawą stronę. Przynajmniej dla plastiku. No na to, że plastiku nawet później nie będę miał go wystarczająco, a czerwone układy elektroniczne będą w sumie ważniejsze niż plastik. Tutaj wszystko się składa, więc mamy czerwone układy elektroniczne. Świetnie. A więc cóż, na ten odcinek to na tyle. Ja Wam dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału oczywiście, zostawienia w górę, żeby Wam się podobał odcinek i oczywiście zostawimy zobaczymy się w następnym odcinku z Factorio. Cześć!